Ewę Bilecką, awaryjnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, obiecałam tutaj Panu Radnemu odpowiedzieć na temat wzrostu tej dotacji dla domów, więc teraz wiem, że tak. Przede wszystkim tych wydatków, które mogły być tam w trakcie macie tych materiałach, tam jest też, tam są dożynki i na te dożynki tam jest przyznana wyższa kwota, ponieważ Pan Bartek się zorientował, że niestety za tą kwotę, którą w tamtym roku mieliśmy, to nie dalibyśmy rady tego wykonać. Też tam są chyba odrobinę wyższe kwoty na ten Sylwester, na 31 grudnia. Poza tym też musimy pamiętać o tym, że minimalne wynagrodzenie wzrasta o 150 zł. I to też się wiąże z pracownikami Domu Kultury, bo wtedy jest przypadek, gdzie te 150 co miesiąc, 12, plus składki ZUS-u, od tego i tak dalej, no to też jakąś tam kwotę czyni. I trzeci argument, który jest taki, proszę Państwa, że należy opłacić przewoźników, w sensie autobusów, autokarów, które będą woziły uczestników poszczególnych tych sekcji i tych różnego rodzaju zajęć, łącznie chyba z tymi seniorami, na te wszelkiego rodzaju wyjazdy do tych sąsiednich gmin, albo na jakieś tam konkursy, na jakieś zawody i tak dalej. I tego jest po prostu na rok 2019 przyjdziemy więcej niż było w tamtym roku. I to te trzy argumenty tutaj mi pan dyrektor przedstawił. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Zresztą, kto był z Państwa na tych stołach bożonarodzeniowych, byli przedstawiciele z gminy Raciążek. Ich dotacja na Dom Kultury w Raciążku przy budżecie gminy wynoszącym niecałe 13 milionów złotych wynosiła 618 tysięcy złotych. Dwa razy większa subwencja niż w naszej gminie. I też się dziwili, że przy takiej kwocie u nas, że to wszystko tak działa sprawnie, organizacyjnie. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela gminy Zakrzewo do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. O omówienie projektu uchwały proszę pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z tym, że rozpoczęła się nowa kadencja, zgodnie ze statutem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, każda z gmin wchodzących w skład tego związku musi wybrać przedstawiciela bądź dwóch przedstawicieli w zależności od wielkości gminy. W naszym przypadku z urzędu przedstawicielem jest wójt i mamy jedno dodatkowe miejsce, dodatkowego przedstawiciela musimy zgłosić i wybrać do tego zgromadzenia. Z wyniku dyskusji na komisji, wspólnym posiedzeniu komisji, które się odbyło, radni zaproponowali wybór pana Mariusza Kempary na tego dodatkowego przedstawiciela, ze względu na to, że już był w poprzedniej kadencji, ma doświadczenie i będzie dobrze sprawował tą funkcję, sprawdził się poprzednio, w związku z tym nie zmienia się osoby, która się dobrze zrobiła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przedstawicieli Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Komisja Prawna podejmuje opinię projektu uchwały. Komisja Oświaty pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja Przestrzegania Prawa również pozytywnie projekt uchwały. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje. Komisja Skarbu Związku Serwisji również pozytywnie opiniuje. Dziękuję. Proszę Państwa Radnych o dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzę do podjęcia uchwały. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2/18/2018 rok. Rada Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Zakrzewo do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór pana Mariusza Kempary na dodatkowego przedstawiciela gminy Zakrzewo do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Paragraf 2, punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę.
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę nr 2/18/2018 w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela gminy Zakrzewo do Zgromadzenia Związku Gminy Ziemi Kujawskiej. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8 uchwały. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Zakrzewo. Omówienie proszę pana sekretarza. Panie Przewodniczący, chcę prawda, Szanowni Państwo, tak samo jak w poprzednim przypadku uchwały, też tutaj ta uchwała musi zostać podjęta przez Wysoką Radę ze względu na upływ kadencji organów jednostek pomocniczych. Kadencja kończy się, znaczy poprzednia kadencja była do marca tego roku, 19 roku, przepraszam. W związku z tym, zgodnie ze statutami sołectw należy wybrać nowe organy. Rada Gminy w formie uchwały określa okres, w jakim należy te zebrania wiejskie, sołeckie przeprowadzić. W wyniku dyskusji na komisjach Państwo Radni zaproponowali, aby je przeprowadzić od 18 marca 2019 do 10 kwietnia 2019. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawicieli Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Komisja Rodzina pozytywnie opinię projekt uchwały. Komisja Oświaty pozytywnie opinię projekt uchwały. Komisja Przestrzegania dała również pozytywnie opinię projekt uchwały. Komisja Rewizyjna pozytywnie opinię. Komisja Skargów Petycji również pozytywnie opinię. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa Radnych o dyskusję nad projektem uchwały. Też właśnie mogą zabierać głos. O, proszę bardzo, Panie Wiesławie, proszę bardzo. Jak widzę w uzasadnieniu, kadencja będzie 4-letnia. 4-letnia. A wybory, tak jak tam Pan widział też, dopiero po... Po zakończeniu kadencji, tak, zgadza się. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzę do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały. Państwo Radni otrzymali projekt uchwały, czy na projekt uchwały. Uchwała numer 2/19/2018 Rada Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Zakrzewo. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zakrzewo. Paragraf 2. Zebrania wyborcze należy przeprowadzić od dnia 18 marca 2019 do dnia 10 kwietnia 2019. Paragraf 3. Czas i miejsce przeprowadzenia zebrań wyborczych ustali wójt gminy Zakrzewo. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zakrzewo. Paragraf 5. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpunkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, więc zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę nr 2/19/2018 rok w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Zakrzewo. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości diet rad dla radnych. Omówienie projektu proszę pana sekretarza gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Projekt uchwały pojawił się między innymi dlatego, że ustawodawca w porządku prawnym, czy też w ustawie o samorządzie gminnym wprowadził nową komisję obligatoryjnie, komisję petycji, skargi i wniosków, czy komisję skarg, wniosków i petycji odwrotnie może. W naszym, poprzedniej naszej uchwale takiej komisji nie było. A przy okazji też ta uchwała porządkuje wysokość diety w przypadku, gdy radny pełni kilka funkcji, również też jeżeli pełni funkcję, czy też mandat radnego nie cały miesiąc, a
przypadku rezygnacji czy upływu kadencji ten kończy się okres sprawowania tej funkcji. Wówczas w poprzedniej uchwale nie było doprecyzowane, to w tej uchwale decydujemy to, że ta dieta będzie się należała zgodnie z ilością dni w miesiącu sprawowania tej funkcji. Też porządkujemy kwestie zaokrąglenia diet. No i inna jeszcze zmiana, która mówi o tym, że te diety będą procentowo określone na podstawie minimalnego wynagrodzenia, jakie określa rozporządzenie Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może jeszcze dodam parę zdań od siebie. Otóż, drodzy Państwo, sołtysi, szczególnie też, i tutaj też słuchają mi koleżanki, koledzy radni, to się nie nazywa jak podwyżka, to jest uregulowanie pewnych norm i proporcji pomiędzy poszczególnymi członkami Rady, czy przewodniczącymi poszczególnych komisji, czy wiceprzewodniczący, czy przewodniczący. Łączna suma odnośnie tej regulacji dla 15 radnych wynosi kwota miesięcznie około 328 zł. To jest taka tylko kosmetyka procentowa, gdzie przedtem nie było takiej proporcji, że przewodniczący miał przykładowo 100%, to jego wiceprzewodniczący nie miał nawet 50%, miał 42% przykładowo. W tej chwili jest tak, że ja mam przykładowo 50% tej sumy przez GUS jako przewodniczący, zastępca ma połowę tego, co ma przewodniczący, czyli 25% ma tej sumy, ja nie wiem, jaka jest kwota. To jest kwota 563 zł, a do tej pory miał dietę w wysokości 550 zł wiceprzewodniczący, czyli to jest 13 zł, widzicie Państwo. To jest uregulowanie tych proporcji. Zacznę może od siebie. Przedtem było 1200, teraz będzie 1125. Obniżenie, dlatego żeby te wszystkie proporcje się zgadzały, uregulowanie tej sumy, którą ogłaszał GUS zawsze, co raz do roku lub dwa razy, zależy jakie tam są podwyżki. Poszczególni, może przewodniczący komisji, czyli komisja, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz komisji skarg i tych uchwał, gdzie ta komisja też musi być bardzo doceniona z uwagi na już krótki czas działania, a bardzo dużą ilość tych skarg. Dlatego będzie na tych samych zasadach i przewodniczący komisji rewizyjnej miał 500 zł, teraz będzie miał 518, czyli sami Państwo wiecie, to jest uregulowanie tego. Dlatego teraz poproszę przedstawicieli Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Komisja Rolnictwa na polecenie opinii o projekcie uchwały. Komisja Oświaty również pozytywnie opinii o projekcie uchwały. Komisja Przestrzegania Prawa Gminy opinii o projekcie uchwały. Komisja Rewizyjna pozytywnie opinii. Komisja Skarg Wniosków i Petycji również pozytywnie opinii o. Dziękuję. Proszę Państwa radnych o dyskusję nad projektem. Proszę bardzo, Panie Radny Wojciechowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nigdy nie jest moja kadencja już czwarta. Nigdy nie głosowałem za podwyżką. Ja uważam, że to jest nieuzasadnione. No jakoś to jest jakaś tam regulacja. I nie zagłosuję. Uważam, że na razie jeszcze rzeczy nie zasłużyli na podwyżkę, a przede wszystkim ci radni, którzy nawet są w pierwszą kadencję. Także niczym się nie wykazali, niczym się nie wyróżnili już jako podwyżka. Także jako wyborca, no bym trochę był, można powiedzieć, wkurzony, że już sobie radni powinni. Także uważam, że nie uzasadnię. Ja jestem przeciwko podwyżce. Dziękuję bardzo. Pan radny Puchalski, proszę bardzo. Jako nowy radny, tak, bardzo powiem, jak najbardziej. Ja też byłem, powiedziałem już ostatnio, byłem przeciwny i jestem przeciwny jakimkolwiek podwyżkom, tak? Ale jak powiedział Pan Przewodniczący, to nie jest podwyżka. Faktem jest, że na nasze barki spadło. Dzięki temu przyszli nowi radni w kolejnych kadencjach, ale to mieli już te sprawy rozwiązane, tak? Ponieważ jest to regulacja, jeżeli procentowa. Czyli następne rady, następne komisje, przewodniczący czy radni będą mieli pieniążki obliczone na podstawie właśnie procentowej. To powinno być dawno zrobione. Uważam, że jest to może winą
Wysokiej Komisji, ponieważ to mówisz już dawno zrobić. I pewnie, że nasi wyborcy będą, że sobie podnosimy, bo nic nie podnosi. Podnoszenie to byłoby 100, 200 czy ileś tam złotych, tak? A 18 zł czy 12 zł to jest uregulowanie. I powtarzam wciąż, że jeżeli to było słowo podwyżka, jak najbardziej również byłbym przeciwny. Jestem przeciwny podwyżce, ale to nie jest podwyżka, to jest uregulowanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Niech się zajmie tą regulacją następna rada. Następna rada będzie regulacją. W każdym razie na pewno jest podwyżka. Na pewno jest mniej niż zero. Dziękuję bardzo. Może jeszcze powiem w tej kwestii, szanowni państwo. Ostatnia podwyżka czy regulacja miała miejsce w 2011 roku. Może powiem wam, jakie są proporcje w innych gminach. Z tego, co się orientowałem. Przykładowo gmina Dobre, 1360 przewodniczący komisji poszczególnych 600 zł. To są takie, nasza gmina jest bardzo daleko, jeżeli chodzi, ale mówię, to nie jest podwyżka swojej oceny. Pan Stefan Brzuwicy. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos w sprawie? Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Państwo radni otrzymali projekt uchwały, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2/20/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Radnemu Rady Gminy Zakrzewo, zwanej dalej radnym, przysługuje dieta miesięczna. Paragraf drugi. Podstawę ustalenia diety miesięcznej radnego stanowi krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwanej dalej podstawą. Paragraf trzy. Punkt pierwszy. Maksymalna wysokość diet miesięcznej radnego ze względu na pełnioną przez niego funkcję wynosi. Punkt pierwszy. 50% podstawy dla przewodniczącego. Punkt drugi, 25% podstawy dla wiceprzewodniczącego. Punkt trzeci, 23% dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz komisji skarg. 21% podstawy określonej dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego pozostałych komisji Rady Gminy Zakrzewo z zaokrągleniem do pełnych złotych. Punkt piąty, 21% dla radnego będącego członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem komisji skarg, wniosków i uchwał i petycji. Szósty, 19% podstawy określonej według paragrafu drugiego dla radnego będącego członkiem pozostałych komisji Rady Gminy Zakrzewo zaokrągleniem do pełnych złotych. Punkt drugi. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, których mowa w ustępie pierwszym, przy ustalaniu maksymalnej wysokości diety miesięcznej tego radnego bierze się pod uwagę tylko tę funkcję, do której przypisana jest najwyższa wartość maksymalnej wysokości diety. Paragraf 4, punkt 1. Diety ulegają zmniejszeniu o 10% maksymalnej wysokości diety określonej w paragrafie 3 za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu sesji lub komisji. Punkt drugi, o uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną decyduje przewodniczący rady. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zakrzewo. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 11/71/2011 roku Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Paragraf 7. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę nr 2/20/2018 rok w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 13 głosami za.